Cześć, z tej strony Mike, witam Was, podziemne typy. Nagrywam ten film w zasadzie na reakcję z poprzedniego filmu, wczorajszego, który wstawiłem odnośnie rzutów rożnych, propozycja, gdzie można je znaleźć, Bitbuilder, ale ogólnie chodzi o to, że sporo zasypujecie mnie wiadomościami prywatnymi i mało kto z Was w zasadzie rozumie, jak to wszystko działa, co jest po prostu ogólnodostępne, co jest dla chętnych i tak dalej. Rzuty rożne po prostu zrobiły wczoraj miazgę, ale widzę, że po prostu są tutaj błędy w komunikacji, być może z mojej strony, i tym filmem będę starał się po prostu powiedzieć tutaj wszystko i podsyłać już, jeżeli ktoś po prostu nie będzie wiedział, o co chodzi. Bo tak, no zacznijmy sobie po prostu od tego, jaka jest w zasadzie cała idea tego serwisu Podziemne Typy. Ja zajmuję się w zasadzie już zakładami bukmacherskimi, no można powiedzieć, że około 15 lat. Wiadomo, masę czasu też się uczyłem, żeby do czegoś tam dojść. Jeżeli zapytacie mnie, a ty jesteś na plus, czy nie jesteś, to mówię tak, jestem na plus. Też sam gram, jeżeli się da, może teraz trochę mniej, bo mam dużo, dużo obowiązków na głowie, ale jak widzicie, cały czas wymyślam różne strategie i na analityczne podejście do gry i przekazuję Wam, myślę, że w 80% to wszystko jest w zasadzie dostępne za darmo. Jeżeli gdzieś po prostu pojawiają się opcje premium, to tylko dlatego, bo chcę sobie na przykład rozwinąć coś takiego jak ten serwis. Mam pewne tutaj ambicje i cele z tym związane, więc większość po prostu takich rzeczy z premium idzie po prostu na rozwój tego serwisu, tak samo jak i YouTube, bo podoba mi się w zasadzie to, co robię. Robię to z pasją. Wielu z Was po prostu też do mnie pisze, że wskazałem im jakby jakąś drogę, którą ja też się nauczyłem, powiedzmy, z niektórych źródeł fajnych. Też mówiłem o innych filmach, gdzie można na przykład swoją wiedzę poszerzyć, więc to też nie moment na to, ale sprawia mi to przede wszystkim wielką frajdę, powiedzmy, samo jakby obstawianie i samo tego, że można, mogę Wam tutaj coś pewnie przekazać, pewne analityczne, nie wiem, spojrzenia, pewne schematy, pewne jakieś niuanse, bo no o to w tym chodzi w grze, w walce z Bukiem, żeby próbować w sumie często jakby niekonwencjonalnych metod i czegoś innego. I a propos tego wczorajszego filmu o rzuty rożne, to bardzo dużo osób na przykład nie pisze na czat lub po prostu ogólnie gdzieś po prostu przez informacje facebookowe, przez komunikator, tylko na priv. No ja udostępniam jakby do siebie tutaj na priv w ramach kontaktu, ale no zauważam, że po prostu każdy po prostu jeszcze tego nie ogarnia, jak to po prostu funkcjonuje, więc zacznę może po prostu od tego, co jest w zasadzie dla Was ogólnodostępne. Przed sobą macie stronę podziemnetypy.com. Ja ogólnie ten serwis Podziemne Typy, na początku nazywało się to po angielsku Underground Peaks, bo jeszcze myślałem o rynku zagranicznym, ale jednak tutaj wszystko się kształtują plany wobec tego, jak wychodzi zainteresowanie od Was, więc nazwa jest teraz Polska, podziemne.typy.com. I ta strona w zasadzie powstała z myślą o graczach, po prostu żebym miał po prostu korzyść, jeżeli poznam jakiegoś ciekawego typera, dostęp, i żebyście mieli korzyść, żeby po prostu zagrać ich typy. Co to się różni tutaj ta strona, powiedzmy, wielu innych podobnych, no że zawieram tutaj, powiedzmy, wiedzę w poradnikach. Tych filmów się będzie jeszcze pojawiało sporo, bo tu jest masa tematów do przerobienia. Myślę, że takiego kanału na YouTubie podchodzącego w ten sposób, co ja, nie ma. Są niektóre fajne strony, gdzie ja też się uczyłem. Kiedyś może zrobię Wam taki po prostu z tego film i opiszę to bardziej, ale no w sumie ja też chcę być tutaj, może prochu nie wymyślę, ale jakieś po prostu wskazać Wam drogę, a nie tylko podam pewniaczki na dany weekend i tak macie to grać i w zasadzie trybu zarejestrujcie się u tego Buka i koniec retoryki. Nie, tu jest całkiem inaczej, mimo że też reklamy umieszczam, dlatego w związku z tym, że iż buduję na przykład tą stronę, środki finansowe zawsze się przydadzą, to robię to trochę w inny sposób. Myślę, że podejście jest tutaj bardziej transparentne, ale to też ocena pozostaje dla Was, więc ten serwis, który uruchomiłem w tym roku, też w zasadzie no, sporo mnie kosztował i jeszcze sporo będzie mnie kosztował, bo dość, że zbudowanie tego serwisu to w zasadzie kilkadziesiąt tysięcy, to dwa, to jeszcze co miesiąc po prostu dochodzi abonament, żeby utrzymać go w dobrej synchronizacji z kursami, więc kwestia tego jest taka, że no, ja mam pewne właśnie cele z tym związane i tak jak widzicie tutaj w tej podziemnej widze typu, wszystko macie dostępne za darmo, możecie sobie grać każde zdarzenie. Nie jest oferta to tak jak u Buków, ale zaufajcie mi, wszystko praktycznie macie, to co potrzeba do gry, zawarte w danym miejscu. Każdy typer jest
statystykami tutaj odzwierciedlony, jak ma, co grał. System rozlicza po prostu wszystko, to co graliśmy, każdy typ i buduje statystyki. Jeszcze większa sprawa, na przykład zobaczcie obecnie najlepszego typera na tym serwisie, Dziadka, który ma, no, statystyki mega, zobaczmy, 78 followersów, 26,48 jedu, 512 zysku. Takiego typera wystarczy zalogować się, zarejestrować i możecie śledzić na maila i dostawać jego typy. To jest opcja, którą macie całkowicie za darmo. Ja może w przyszłości jeszcze przebuduję trochę inny ten serwis, żeby najlepsi też mieli motywację tutaj typować i ewentualnie sprzedawać swoje typy. Ale na ten moment wszystko jest darmowe, wszystko jest ogólnodostępne. Co więcej, robię jeszcze tutaj konkursy z nagrodami, gdzie możecie wygrać albo członkostwo w grupach zamkniętych, albo po prostu nagrody pieniężne wyrażane w Pay Safe Card. To, co macie tutaj na tym serwisie, promocje najnowsze od bookmacherów, poradniki moje, no tego jest naprawdę sporo, najlepsze typy wszystkich typerów, statystyki i korzystajcie, bo naprawdę warto, sam korzystam, sam subskrybuję niektórych graczy, więc ta platforma, ja ją rozwijam, będę ją rozwijał, ona jest całkowicie darmowa, od tego wychodzimy, ja robię serwis w zasadzie odkąd jestem, pojawiłem się na Facebooku, już będzie ponad 2 i chyba 2,5 roku. I w zasadzie doszedłem do tego punktu, gdzie ten serwis mogłem zainwestować jakby swoje pieniądze i czas, i cały czas to robię. To jest kwestia wyjściowa. Dodatkowo macie nas na Facebooku, podziemne typy. Wszystkie linki oczywiście będą zawarte w komentarzu, w opisie, więc możecie sobie tutaj sprawdzać. To jest. No i ja robię praktycznie cały czas podsumowanie z grup zamkniętych, do których dojdziemy. To jest na przykład statystyki z grup Research. Grupa Research, będę o niej mówił, na czym polega. I no, w tym roku mieliśmy koronawirus, ale w Researchu graliśmy na przykład na drugiej grupie zamkniętej premium, graliśmy o wiele mniej, bo tam był lockdown dłuższy. Więc wszystko jest transparentnie wyjaśnione. Każde statystyki robi meldunki, podsumowania grup. Cały czas znajdziecie to na głównym profilu wizytówki podziemne typy. Oczywiście też warto to mieć w swojej subskrypcji. Następna po prostu rzecz to jest po prostu grupa facebookowa, jest tu też was coraz więcej, tutaj też wrzucamy typy, wszystkie info odnośnie filmów, całe aktualności do waszej dyspozycji. Oczywiście warto być wszędzie. Kwestia następna, Instagram, najmłodsze po prostu źródło, no, które po prostu w zasadzie też jest, wrzucam tu czasem jakieś kupony, które były zagrane lub przez kogoś z grupy, różne są pomysły lub odnośniki do filmów. To macie dostępne cały czas. Najbardziej jakby, myślę, rozwijającym się opcją jest Telegram, gdzie tu też macie darmowe typy, statystyki, podsumowania, konkursy, informacje o promocjach i masa wartościowego kontentu. Do naszej grupy na Telegramie jest zawarty czat, gdzie po prostu też toczą się dyskusje wśród graczy, co obstawić, tak zwana burza mózgów. To wszystko funkcjonuje fajnie, więc warto być wszędzie na danej grupie. Z kwestii po prostu następnych, wiecie, bo oglądacie to, prowadzę też kanał YouTube, to jest jego wizytówka, kanał, no nie ma może szału tutaj w subach, no ale to dlatego, że wy też mało subujecie, a sporo więcej na przykład jest oglądania, więc pamiętajcie, zostawcie jedną subskrypcję, komentarz, like, to zawsze też mi pomaga, jeżeli chcecie mieć jakiś wpływ na oczywiście tworzenie, na to, żeby na serwisie było coraz fajniejsze konkursy, coraz fajniejsze nagrody i żebym ulepszał podziemne typy.com. Jak sami sobie spojrzycie, wideo ode mnie już jest masa materiałów, która się ukazała. Większość tego jest poradników, są też typy. No i wrócimy do tego, co ja po prostu tutaj wam jakby polecam, tak? Wielki. Tutaj macie na przykład opcję. Znów film, znów zarabiamy konkretnie u Bumachera, czyli w zasadzie dlatego jest taki tytuł trochę być może clickbaitowy, ale jak wejdziecie w ten film, no to macie co tygodniowe typy bookmacherskie. Co my teraz robimy na YouTubie, żebyście wiedzieli, żebyście nie maszowali mnie tyloma wiadomościami na priv. Gramy Ekstraklasę, gdzie jest to po prostu
W Excelu to zawsze w każdym filmie, jak odpalicie sobie ten film, który wam wskazuje myszką, to zobaczycie. Extra Klapę, czyli gramy po prostu na system, który mniej więcej sobie tam wymyśliłem. Kursy wysokie pod z portalu i kaszujemy, jak jest 80% zysku, idzie bardzo fajnie, od ponad 20 kolejek. Robimy na tym po prostu zysk. Tam są jeszcze moje typy z ekstraklasy. Również typujemy ligę holenderską, gdzie też możecie znaleźć moje typy. I również tutaj jest ta kwestia grania pod odsportal. Po prostu porównujemy sobie typy. Tutaj jak widzicie, ktoś nawet do mnie pisze na Telegramie, ale chcąc wam pokazać też Telegram, no nie mogłem go jakby wyłączyć, więc będziemy mieli takie niedogodności na tym filmie. No ale trudno, żeby po prostu znaleźć jakieś, nie wiem, nawet 15-20 minut, żeby ktoś nie pisał. Dobra, więc śledźcie zawsze te typy, one są w fajnej miniaturce zrobione i macie tam właśnie projekt Corner, o którym teraz była taka wielka burza, bo mega, mega ogromny zysk tam powchodziło chyba 5-6 meczy po kursach, nawet 7 po kursach. 3-4 tego jeszcze więcej było, więc tutaj to mnie mobilizuje, żebym właśnie nakręcił wam wszelkie wyjaśnienie, jak to wszystko wygląda. Więc 70% kontentu jest dla tych, to jest po prostu za darmo, tak? Niektórzy tworzą na to jakieś VIP-y, a uważam, że nawet nie dają 10% tego, co ja staram się wam przekazać tutaj w tym wszystkim. Oczywiście możecie mnie oceniać inaczej, macie do tego prawo, ale ja mówię, ja staram się podchodzić transparentnie i wszystko tutaj wam wyjaśniać czarno na białym. Więc pamiętajcie, różne filmy typu konkursy, bonusowe rzeczy, warto śledzić na YouTubie, dać suba, dać tą łapę w górę i komentarz, i to fajnie będzie rosło. Ja mam jeszcze plany odnośnie tego YouTuba, będę wchodził bardziej w jakąś opcję vlogową, masę pomysłów na typowanie, różne strategie przez wideo, najłatwiej mi to wam przedstawić niż w słowie pisanym. Jak widzicie, teraz na przykład potwierdza to Ekstraklapa, potwierdza to projekt Corner, że są to takie strategie, gdzie ktoś dla siebie, każdy może coś wyłuskać. Ja daję zawsze podsumowania, na koniec omawiam te mecze, mówię dlaczego wybrałem akurat te drużyny, dlaczego inaczej. Tego raczej próżno szukać gdzie indziej na innych kanałach, nie to, że się po prostu chwalę, ale po prostu tak jest, bo ja sam szukałem tego typu podobnych wiedzy, podobnego, nie wiem, źródła i nie znalazłem, dlatego mówię, czemu mam nie być pierwszy, jeżeli mam do tego predyspozycję i sporą wiedzę. Tak wygląda po prostu nasza po prostu strefa darmowa. Teraz po kwestii dla tych, co pytają, a pytają głównie tak, ja chcę od razu być na grupie VIP. Pamiętajcie, mimo że ja z tego prowadzę i jakiś po prostu benefit z tego też jest, czy on idzie na budowę serwisu, czy na inne jakieś rzeczy, to nieistotne, ale nie musicie od razu po prostu płacić. Na waszym miejscu najlepiej przejrzeć sobie te wszystkie rzeczy darmowe. To jest po prostu dla was, bo na Telegramie otwartym też rzucamy z obu grup, powiedzmy, próbne typy. I można sobie wyrobić zdanie, tak, chcę iść w to dalej i po prostu zaufać wam. A kwestia dlaczego też tak. Ja od początku tworzenia tego kanału zazwyczaj miałem kogoś do pomocy. Często były to współprace nieudane. Mam nadzieję, że w tym momencie tutaj mam współpracę, która naprawdę klaruje się na fajną. Druga osoba, która też rozumie ten rytm typów, o co w tym wszystkim chodzi i jest ok, co widać też po efektach. Dlatego grupy zamknięte są dla osób, które naprawdę mają trochę czasu na tego booka. Mogę im po prostu gdzieś doradzić, w którą stronę mają iść. I tam naprawdę macie może nie jakiś wielki zalew tych typów, ale większy wachlarz jakby tych rozwiązań, bo wyobraźcie sobie, że prowadzenie tego typu rzeczy, własna analiza plus te wszystkie socjale, YouTube zajmuje sporo i żeby to po prostu ogarnąć, no musi wszystko się po prostu spinać i funkcjonować. Dlatego tutaj w tym momencie przejdę dla tych po prostu, którzy myślą o grupach premium, jak to wygląda. Mamy na przykład możliwość dołączenia przez Patronite, można po prostu też dołączyć poprzez Skrilla, jako Payza, jak zwał, tak zwał. Tak jak mówię, najpierw sprawdźcie to, co jest darmowe, później myślcie o tym, czy warto tutaj iść z nami dalej, bo kontentu darmowego jest sporo. Powiedzmy od 10 zł
50, 100, 160 zł jest ta opcja pierwsza. Jakieś darmowe w zasadzie wsparcie. Tutaj sobie wymyśliłem, że będziemy jeden najlepszy typ podawać na tydzień i wy dostajecie po prostu w ramach takiego no, minimalnego wsparcia jeden taki, moim zdaniem, najmocniejszy typ. Od 50 zł wybijamy na grupę research, która wymaga też trochę pracy. Obecnie mamy na niej taki projekt, gramy tam niszowe wydarzenia. Jest fajna też promocja, żeby tutaj dołączyć, ale o tym może później. Tam gramy wydarzenia niszowe, wyszukujemy tych typów w sieci. Jeżeli ktoś teraz będzie nas oglądał i mówi, że kradniemy typy, nie, nie kradniemy żadnych typów w sieci, bo pamiętajcie, to są tylko typy, nikomu nie wbijamy na żadne VIP-y czy na płatne blogowe i robimy po prostu zbiórki rzutkowej, tylko pod względem tego, jakie ciekawe są analizy w sieci ogólnodostępne, wrzucamy tam na research i macie tutaj wybrane rzeczy warte do gry. Nie musicie tego robić, tracić na to czasu, dlatego też to jest jakby opcja płatna, bo tego jest sporo. Jakbyście sami też przysiedli i zobaczyli, ile to schodzi, to naprawdę sporo jest z tym roboty, a poza tym jest to też jakby oddanie za to, za tą pracę naszą, co wykonujemy, i mogę te kwoty przeznaczyć na rozwój czegoś innego. Druga kwestia, to jakby wszystkie typy nasze własne, jest ich może mniej, ale są bardziej dostępne do gry, czyli nie musicie mieć tutaj kilku kontu bookmachera, ale w zasadzie wystarczy nawet te polskie najbardziej popularne i możecie grać. Typy autorskie, oczywiście też część trafia na stronę darmową, a większość idzie po prostu na zamknięty Telegram. Ewentualnie tutaj często dostaję na priv, ale ja chcę oddać swoje konto, żebyś ty grał, że chcę ci po prostu oddać wszystko. No nikt naprawdę w zasadzie na tyle, bo to są nowi ludzie, którzy tak piszą, przekazać swoje pieniądze na to, żebym ja grał w zamian. Raz, nie mam na to zbytnio czasu, bo osób piszących, szczególnie jeżeli pojawią się jakieś sukcesy gdzieś, jest sporo. Dwa, jest to trochę rzucanie odpowiedzialności na kogoś w zamian za was, ale jeżeli, nie wiem, wychodząc już naprzeciw, ja mogę wam jakoś doradzić strategię gry, po prostu jakieś własne przemyślenia. Jeżeli ktoś chce jakąś większą interakcję zawierać z jakimś takim doradztwem, to może wejść w tą opcję. Cały czas mówię, że jest to zupełnie jego własne życzenie, ale to wszystko, co tutaj się pojawia w zasadzie premium, pojawia się dlatego, że wy o to pytacie masowo, a w sumie czemu z tego nie skorzystać, jak może to pomóc w rozwoju przede wszystkim tego serwisu. Więc objaśniłem wam trzy możliwe opcje do gry. Jeżeli chcecie, to zapraszam. Jednak pamiętajcie, nie jest w żaden sposób to konieczne i miejcie tego świadomość. A dodatkowo takim odpowiednikiem, którym jest Patronite, jest też na YouTube opcja, którą w zasadzie aktywowałem sobie wesprzeć. To nie chodzi też o jakieś po prostu wspieranie i żebym wam namawiał, że za moją twórczość ja tu czegoś oczekuję, tylko w zasadzie to jest prawie to samo, to co na Patronite, o odpowiednie progi do tego, żeby uzyskać jakieś, powiedzmy, dostępy do Projekt Research. Tylko tu nie miałem aż tyle, żeby opisać to wszystko. Projekt Research za 10 zł, jeden tygodniowy najmocniejszy typ. Grupa Premium, czy to, co wam mówię, kwestia jakby całkowita VIP Exclusive, niezależnie jak to się nazywa. Wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Pokażę wam, bo też często padają kwestie, a jak wyglądają te grupy na Telegramie, no czy jak mogą wyglądać. Jest po prostu zamknięta grupa, gdzie pojawiają się typy. Tak, tego typu mniej więcej. Akurat tutaj widzicie, w tym momencie to pokazuję wam. Mamy lekki minus na tej grupie od 22 listopada. Codziennie aktualizuję wyniki, podliczam wszystko, żeby nie było, że tu wychodzi jakaś ściema. Druga grupa, która jest aktywna, która jest prowadzona pod te typy właśnie bardziej niszowe. Pojawiają się one głównie na screenach. Również są codziennie rozliczane. Tutaj przejdę do pierwszego rozliczenia, jakie po prostu miało miejsce. Trochę się w weekend działo. Akurat w tym momencie mamy tutaj 206,6 jednostek, 30 tam poprzedniego dnia, znaczy dwa dni temu zostało zrobione, więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnej większej, głębszej filozofii.
Jeżeli Wam się podoba to, co robicie, no to zapraszam głównie na darmowe opcje dla chętnych. Jesteście świadomi, chcecie czegoś więcej, to możecie sobie wykupić coś więcej. Dla mnie super, bo mogę iść do przodu. Tak jak mówię, YouTube mam w planach jeszcze rozwijać o wiele bardziej, bo jak pewnie widzieliście tutaj, te wyświetlenia nie są jakoś za duże, a wiem, że inne kanały, które po prostu moim zdaniem tej wartości mają o wiele, wiele mniej i są tylko zwykłym takim wabikiem, podam typ, zarejestruj się, nara, mają znacznie większe po prostu pole manewru, no ale cóż, takie są realia, ja muszę wypracować jakby tą swoją pozycję. I jeszcze jedna rzecz, bo czasem mnie pytacie, bo wrzucam reklamy, oczywiście wrzucam reklamy też po to, bo to też jest jakby dla nas takie wsparcie zewnętrzne, nie od Was, tylko od Buka. Wsparcie też oczywiście się przydaje w kontekście tych moich planów rozwojowych, ale ja w czymś takim po prostu mówię transparentnie, że jeżeli my mamy mieć coś wtedy z tego, no to Wy również otrzymujecie od nas dodatkowy benefit, czyli po prostu zapraszamy Was na któreś grupy zamknięte, tak? Czy będzie to research, czy będzie VIP, czy oba w jednym. To już po prostu na priv jest wyjaśnione, więc pamiętajcie, jeżeli widzicie gdzieś po prostu na przykład jakiegoś booka, zarejestruj się tutaj, czy można tutaj grać taką opcją, to piszecie do mnie na priv Mike Sajak z Telegram i dostajecie wtedy darmowy czas na grupie premium, bo rodzi się społeczność i są pewne pomysły tutaj na grę. Najmniejszym jest dla mnie tym, że bywają takie wiadomości, że ktoś pisze, jak fajnie odnalazłem jakiś, nie wiem, powiedzmy patent lub nie wiedziałem całkowicie, jak grać wcześniej, albo na przykład z tą ekstra klapą, że są kosmiczne wyniki, a w zasadzie gramy na pałę. To mi się po prostu podoba, to co robię z tymi na przykład rzutami różnymi, teraz był mega kolejka, ale może być oczywiście gorsza, więc będziemy tutaj wypracowywać sobie trendy do tych zakładów, do tych koncepcji za jakiś czas. Pomysłów mam też jeszcze wiele, na przykład na overy i inne, i będę wdrażał je głównie tutaj na YouTubie, bo najbardziej mi zależy też, żeby i strona, i ten YouTube się rozwijała, bo najłatwiej tutaj przez to do Was dotrzeć, a docierać staram się konkretami, tak? Excel, wynik, co było dalej? Budowanie historii, budowanie trendów. No zobaczcie, ile osób po prostu pisze na priv i ja muszę się z tym po prostu cały czas mierzyć. Więc to tyle, już będę kończył wszystko, mam nadzieję, że wiecie. Dzięki za to, że jesteście. Dajcie po prostu, mówię cały czas, suba, łapkę w górę, komentarz, powiedzcie, co o tym myślicie. Tak wygląda cała konstrukcja podziemnych typów na ten moment. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Wiecie, jak się tu poruszać. No i zacznijcie po prostu oglądać to, co jest darmowe, poradniki, typy. Wyrobcie sobie zdanie, czy warto cokolwiek tutaj od nas wziąć pod uwagę i wdrożyć we własną grę, we własną drogę w walce z dodatkowym zarobkiem u Buka. Powodzenia, zieloności, cześć.